Cześć! Istnieje popularne przekonanie, że woda ze studni jest krystalicznie czysta i nadaje się do picia prosto z kranu. Jednak nie zawsze jest to prawda. Woda ze studni może zawierać wiele rodzajów zanieczyszczeń, a do najbardziej niebezpiecznych należy obecność mikroorganizmów. Zapytacie, jak się ich pozbyć? Za moment wszystko Wam opowiem. Woda nie jest sterylnym środowiskiem i naturalnie występują w niej bakterie. W przypadku wody ze studni sami musimy zadbać o jej jakość. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie w laboratorium lub sanepidzie analizy mikrobiologicznej organizmów wskaźnikowych, takich jak bakterie grupy coli, mikroflory jelitowej oraz ogólną ilość mikroorganizmów w wodzie. Mogą one powodować różne choroby, a ich obecność oznacza występowanie również innych, niebezpiecznych mikroorganizmów. W takim przypadku konieczna jest dezynfekcja wody, którą zazwyczaj przeprowadza się na dwa sposoby. Najtańszym i najprostszym z nich jest przechlorowanie studni. Taki proces możemy wykonać samodzielnie lub zlecić go wykwalifikowanej firmie. Po chlorowaniu warto przebadać wodę pod kątem obecności bakterii i chloru wolnego. W większości przypadków po wykonaniu tej czynności problem znika, jednak zdarza się, że jest to chwilowe rozwiązanie i po pewnym czasie bakterie ponownie pojawiają się w naszej studni. W takiej sytuacji należy rozważyć dodatkowy sposób dezynfekcji wody. Mowa o lampach bakteriobójczych, które stosują się na szeroką skalę, zarówno w domach, jak i w przemyśle. Są to urządzenia generujące promieniowanie UV, które niszczy DNA mikroorganizmów i uniemożliwia ich rozmnażanie. Lampy bakteriobójcze cofują się niskim poborem energii elektrycznej. Mimo tego, że muszą pracować cały czas, nie generują dużych kosztów eksploatacyjnych. Przy zachowaniu odpowiedniej mocy promiennika, przy danym natężeniu wody, lampa UV zapewnia całkowite unieszkodliwienie mikroorganizmów. Warto zaznaczyć, że lampy UV dezynfekują wodę przepływowo. Jeśli doszło do zakażenia instalacji za lampą, należy po montażu dodatkowo przechlorować całą instalację w domu, aby mieć pewność, że w każdym miejscu bakterie zostały usunięte. Zanim zainstalujesz lampę UV, sprawdź parametry fizykochemiczne swojej wody. Woda z dużą zawartością żelaza, manganu czy wysoką twardością może zakłócić działanie urządzenia. Odkładające się naloty na osłonie żarnika zmniejszają moc promieniowania UV. Lampy bakteriobójcze to w miarę tanie i skuteczne zabezpieczenie instalacji wodnej przed mikroorganizmami. Warto o tym pomyśleć, nawet jeśli początkowo nie wykryto u nas bakterii podczas analizy wody. Problem może powrócić w każdym momencie eksploatacji studni. Mam nadzieję, że ten film podpowiedział Wam, jak zabezpieczyć swoją studnię przed bakteriami. Zachęcam Was do obejrzenia innych naszych materiałów, a jeżeli nasunęły Wam się dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ekoperla.pl. Do zobaczenia!